Dzień dobry, witam Was w kolejnym materiale. Zapraszam nas. Dzień dobry, witam Was w kolejnym materiale. Zapraszam Was na relację ze SKAW 200 w Skawinie. No to jedziemy, 4. kilometr, no i była gleba, złapałem muldę niestety, no i wyłożyłem się, ale nic się nie stało wielkiego, wszystko działa, redukcja, o dobra, wszystko działa, jedziemy dalej, pogoda jest boska, tak może być cały dzień. Szkody, rozpruty pasek, właściwie tego ucięło chyba, no i chyba tyle, no i tu mocowanie pękło, ale jest wszystko ok, na spokojnie, bez ciśnienia, objechać sobie całość, no i delektować się widokami.
15 km za nami. Jedziemy takim lasem. Na razie dużo podjazdów. Ale teraz głównie z góry. Ale wiadomo, delikatnie, żeby gdzieś nie polecieć. Ja te tereny kojarzę. Jeździłem tu kiedyś, spacerowałem, więc póki co jadę po terenach, które znam. Schodzenie jako MTB. Przejeżdżam. Co to za przebieganie. No i asfalt. No, trochę ciszej będzie. Daktylek. Daktylki zajebiste. No i w lewo. Wąska kładka, tą też kładkę pamiętam. Na szczęście tu się mieszczę, nie tak jak na Wiśle. Jest chyba niecały metr. Jeszcze jedna. Tu też szeroko. Ale zawsze trzeba uważać, bo można zahaczyć. No i zbliżamy się do stacji kolejowej w Radziszowie. Ładna. No ja jadę. Wspinamy się. 22 km. Za niedługo. Może jakiś zjazd będzie w końcu. No ładnie to jest. Tędy już jechałem, pamiętam. Byłem tu kiedyś, było tak bardzo już ciemno. Jechałem bez przedniego światła, pamiętam, tutaj, przez ten dołek. No i to było też wtedy, kiedy karta pamięci w GoPro się zbuntowała. Powiedziała SD error. Dziękuję, koniec. Dlatego pamiętam ten odcinek.
Mamy Leńcze. 29 kilometr. Po prawej kościół na górze, ale tego nie widać, nie będziecie tego w stanie zobaczyć. No droga się bardzo zdziadowała tutaj. Ale to są darmowe kilometry. Widzę na Garminie swojego ducha. W tej chwili skręcił, mam do niego 350 metrów. Ale nie będę się ścigał jeszcze z nim. On niech sobie jedzie swoją drogą. Teraz będzie w prawo. Długi zjazd do głównej drogi. Dobra, zjeżdżamy. Jesteśmy na dole w Leńczach. Raz troszkę wzdłuż torów. Czterdziesty trzeci kilometr. Czas się było rozebrać trochę. Jedziemy sobie dalej. Trasa jest bardzo zróżnicowana. Asfalty, szutry, żwiry, zjazdy, podjazdy, las. Ale trasa jest bardzo intensywna. O bardzo dużym stopniu intensywności. Może tak lepiej to zabrzmi. No jedziemy, fajnie, fajnie. I kolejny podjazd. Kolejna górka. Zdjąłem nogawki, bardzo fajnie mi się teraz jedzie. Trochę mnie owiewa na chłodno. Nie ma upału. Bardzo dobrze. A jedź. Chłopie, jedź. Chcę sobie pogadać trochę. No. Nawet takie 3 minuty postoju dużo dają. Troszkę można sobie dychnąć. No i jechać dalej. Powoli się toczyć pod te góry. Lams Corona. 46. Był mały sklepik. Kupiłem sobie Oreo. Dwa banany i osi sobie dolałem do bidonu małego. Odkręcimy w lewo. Będzie zjazd. Co wam powiem, na początku pierwsze kilometry tutaj za Skawiną Radziszów i tam dalej do Leńcz gdzieś, do Leńczy, Leńcz, śmierdziało szambem strasznie, więc albo ktoś nieszczelny ma szambo, no albo ktoś gdzieś wypuszcza, no nie, no innej opcji nie ma.
mogłoby być trochę, kurczę, jakiegoś równego terenu. Jeszcze człowiek trochę podbudował morale. Przejechał się szybciej, nie? Co myślicie? A tu kolejny podjazd. Dalej podjeżdżamy. Czterysta metrów jeszcze. Trzysta metrów. To mamy rynek w Lanskoronie. A ja się muszę rozebrać z rękawków, bo chyba wyparuję zaraz. Chwila przerwy. No dobra, uwolniłem się ze wszystkiego, co miałem pod sobą. Teraz będzie mi troszkę chłodniej, luźniej. Daszek do góry, w prawo. No i jedziemy sobie dalej. Lanskorona, rynek minięty. Po raz pierwszy. Będziemy tam jeszcze raz. No i dalej podjeżdżamy. 53 kilometr mamy. 3 godziny 10 minęło od startu. No i 1200 metrów wzniosu od startu. To znaczy, że jedna trzecia wszystkich podjazdów za mną, a zrobiłem dopiero niepełną jedną czwartą. A to oznacza, że dalej będzie mniej podjazdów, dedukując. No i ludzie już wiedzą, że tu jeździmy gdzieś po okolicy. Już się tam pytali, gdzie to jedziecie, skąd to jedziecie, ile. Fajnie, fajnie, fajnie. Czyli te imprezy są jakieś tam już popularne. Ludzie już o nich gdzieś słyszą. Przebijają się do mediów takie wydarzenia. Ile tam jeszcze? 100 metrów do góry i 2 kilometry 400 metrów. Dobrze, że asfalt, a nie jakieś kamyczki, bo przynajmniej się jakoś wyjeżdża. A jeszcze do góry jedną sobie dam. Albo zrobimy tak. Tu? Aha, nie, tu już byłem, dobra. Myślałem, że mam dużą z przodu. No to wchodzimy, no. Za 3,5 km ścieżka. Jak widzę napis ścieżka na Garminie, to się domyślam, co to może być. No wracając do gadki na podjeździe, ciąg dalszy. No to ja tak cyrkluję, przyjazd, trójeczka, przyjazd na metę, bez jakiegoś tam śrubowania w wyniku. Przyjechałem tutaj rekreacyjnie pojeździć. Spodziewałem się, co tu może być, jakie mogą być to tereny. Miałem tu okazję jeździć na rowerze nieraz. Więc cyrkluję w czas brutto. Sumaryczny ze wszystkiego. Około 14 godzin. 13-14. Czyli na mecie będę około 22 najpóźniej, tak bym chciał. I tak sobie będę jechał. Ustawiłem sobie pole na Garminie. Szacowany czas przybycia, czyli ETA. Pokazuje mi 11.34. Tylko teraz nie wiem, czy to jest 11.34 wieczorem, czy rano. No ale liczę, że pokazuje się, że wieczorem. Raz pokazuje 11, a raz pokazuje 20, nie? No to nie wiem, czy on tak głupieje, czy o co tu chodzi. Czy to jest w godzinach, a potem się przemienia na
Znaczy, że pozostały czas, a potem się zmienia na godzinę zegarową. Nie wiem. Ale wrócę to pole czas do celu, bo tam pokazuje przynajmniej na bieżąco, ile mi zostało czasu do końca. Do końca śladu. To pole wrzuciłem tak eksperymentalnie. Jednak nie spełnia moich oczekiwań w tym momencie. Dystans do celu 178,800. Średnia prędkość 15,7. I tak dobrze. No to teraz trochę takich zjazdów, że praktycznie prędkości nie osiągniesz. Pod górę powoli i z góry powoli. Mówili, że gdzieś tu powinien być taki niebezpieczny zjazd, albo na 56, 9 albo na 60 kilometrze, 7, 9. No to powiedzmy, że jestem gdzieś tu, ale jak na razie nic takiego nie widzę. Ale był to odcinek leśny, więc pewnie gdzieś tutaj. Idziemy dalej. Myślę, że to chodziło o ten odcinek tutaj. Teraz trochę odpoczniemy. Nareszcie, bo to tak. Taki zjazd, no to prędkości nie ma. No nogi bolą, bo od wspierania się na pedałach. Mamy 63 km. Troszkę asfaltu przez 5 km niecałe. Odpoczniemy. Zmienię baterię za chwilę na następną. No i lecimy dalej. Cyrkluję w Dino, tylko nie pamiętam na którym kilometrze było, czy 97, ale coś koło tego. Tam sobie zrobię 20 minut przerwy co najmniej, coś sobie zjem fajnego. Wypiłbym sobie kawkę jakąś małą, ale wytrzymam do żabki, bo wiem, że żabka będzie po drodze. No i jedźmy, jakiś wafelek sobie wyjmę. O. Siedemdziesiąty trzeci kilometr się zbliża do wypełnienia. Jak na razie w kółko pod górę, a jak są zjazdy, to takie, że się nie ma jak rozpędzić. No, może przesadzam, ale połowa była takich jak na razie. Dino na 9,8, więc zostało jeszcze 25. Zobaczymy, co mają, bo Dino to takie trochę biednawe jest. Nie to co Biedronka, Lidl, że idziesz i nie wiadomo co wziąć, bo jest tak nawalone w przejściu i na półkach, że wszystko ci się pcha do koszyka. Byłem w Dino w Płocku, więc twierdzę, że w każdym Dino jest podobnie. Tam się raczej towar nie wylewa z półek. Tymczasem Barwałd.
No jedzie się, jedzie. Nie ma nudy na trasie. Słuchajcie, kolejny podjazd, jak widać. Ja sobie jodełkuję, świerkuję, iglakuję sobie pod górę. Ale chcę wam powiedzieć, że znowu śmierdzi szambem. Więc twierdzę, że ludzie mają full szambo. A co? Niech się przesącza do gruntu. No i dobra, możemy prosto. Wyciągnę sobie za to nagrodę. Dwa migdały i rodzynek. Mam morele suszone. Nie są takie słodkie. Ale się przemorelowałem już nimi. Są takie, no nie, to nie słodkie, nie kwaśne, nie gorzkie, takie neutralne, ale jakoś mi nie wchodzą. Zdecydowanie wolę daktyle. Idzie za mną gościu. Z przodu też ktoś jedzie, że cały czas się mijamy. Nie ma nudy. Kilometr 76. Przepraszam. Dzięki. Co to za wieś? Kalwaria? Niemożliwe. Kalwaria, no tak, ale zebrzydowska, czyli ta zwykła. O, dobrze, troszkę asfaltu odpoczniemy. No i akurat bateria się rozładowała, także dobrze. Także super. Zmieniłem na świeżutką. Tu jakaś pielgrzymka sobie idzie. Ale ich jest. Nie, no bez przesady. Dzięki. Tak troszkę po chamsku, no ale... Ksiądz mnie puścił! Jestem rozgrzeszony! Ksiądz mi pozwolił przejechać. Można powiedzieć, że jestem na zero. Tymczasem morelka. No i do góry. Takiego Janicka serduszko by chciało. Na. Ale rytmy. Całe szczęście, że nie prosto. Lance Corona po raz drugi. Ale podjazd, ja pierdzielę. Normalnie kosmos. Wywala z butów. Już 1900 metrów w pionie zrobione. Podobno ta pierwsza połowa to są 2/3 podjazdów. O matko, jeszcze tu. A, chyba pcham. Pierdolę, przejdę się kawałek. Do zobaczenia potem.
No, ciekawe tutaj. No, teraz troszkę traska oddała. Landskorona była, więc te najgorsze już chyba były podjazdy. Ale żeby się jechało. Dino za 7 km. Moja latarnia dzisiaj. I zdebnik przed nami. No dobrze, dobrze. O, ale już naprawdę czuję te podjazdy w nogach. A to dopiero 92. Jeszcze troszkę. Ale spokojnie. Nie podpalać się, bo korki wybije. Tak, żeby kadencja była cały czas trzymana. Nie obciążać nóg. No i sobie jechać swoje przede wszystkim. Nie patrzeć, że inni cisną. Nie sugerować się, że inni jadą wolniej. Jechać swoje, robić swoje. A się dojedzie. Straszą takie chmury deszczowe, ale to za słabe chyba na deszcz. Przed chwilą też była jedna, zbierało, rozeszło. Teraz też się druga formuje, tutaj z lewej. Tam gdzieś na od Śląska będzie szła. Ale deszczu ma nie być podobno, jak już to taki delikatny. Taki piękny kościółek na wzgórzu. Leńcze ponownie. Witamy ponownie w Leńczach. Trasa idzie tutaj w lewo. A tu powinno być Dino. No i jest. Jest, jest mój punkt. Się przypnę. Nie, tam się przypnę. Słuchajcie, zaczęło kropić. Chyba sobie ubiorę kurtkę. Stanę tutaj pod tymi drzewami. No i co? Było Dino. Zrzuciłem trochę danych z karty. Także teraz można śmigać, nagrywać. Dobra, parkujemy i ubieram kurtkę. Tylko takie fajne miejsce, jakieś suche. Dobra, może po lewej stronie. Ubieramy się. No, to dzień dobry, ponownie. Kilometr 121. Lało. Lało przez jakieś 15 km. I tak konkretnie. Obecnie przesycha. Nie zanosi się na kolejną ulewę. No ale wytrzymać nie mogło, no nie? Cały czas pod górę od startu. Jak są zjazdy, to takie, że nie ma gdzie odzyskać tej prędkości. A jak już się da, to tylko na chwileczkę.
od startu minęło 8 godzin, więc mamy 16.20, 8.16, 16.20, jestem w połowie, czyli drugie 8, o północy jestem na miejscu według szybkich i żmudnych obliczeń. Długich i żmudnych obliczeń, tak powinno być. Będę się musiał posiłkować lampką w ręce, bo podczas gleby pękł mi uchwyt tutaj, że lampka się nie trzyma. Zapasu nie mam. Damy radę. Źle nie będzie. No i co? Jadełeczka pod górę. Delikatnie. No, żeby oddało coś teraz trochę. Żeby ta trasa coś oddała. Bardzo na to liczę. Jedziemy dalej. Nie zatrzymujemy się. Patrzyłem na tracker. Jestem gdzieś w środku drugiej połowy. Więc jest dobrze, jak dla mnie. No to się widzimy dalej. Zimno nie jest. Wręcz bym powiedział, że jest idealnie. Trochę wiadomo, przemokłem, ale tak, rękawiczki mi wysychają. Był w butach troszkę mokro, szału nie ma. Zamykamy 124 km. A, nie, nie, moment. 122. 122, bo to licznik zawsze troszkę szybciej pokonuje maraton. Jesteśmy w pół wsi. Oto pół wieś. A pół, no pewnie miasto. Albo może królestwo, albo gród. Zależy, czym się chcą chwalić na świecie mieszkańcy pół wsi, a pół nie wiadomo czego. To witam po dłuższej chwili. Mamy 150. Drugi raz autostrada A4 pod nami. No jedzie się, teraz troszkę wypłaszczyło, ale dalej ciężko, ciężko, ciężko. Średnia jest taka żałosna, 14 z groszem. I mija 10 godzin. 10 godzin, czyli jest 6.20. Do godziny 8 chciałbym mieć 180. Czyli mam półtorej godziny na zrobienie 30 km. Da się. Z tą średnią, jaką mam teraz, da się. Ale jakby była taka trasa jak teraz, to byłoby super. Widzieliście to?
ale jaja. Mamy 100, 59. Wspinamy się, jak cały dzień dzisiaj. Pogoda się wyczyściła. Były regulice przed chwilą. No a teraz nie wiem, gdzie będziemy. Ale do końca, nie tu, do końca 72. Teoretycznie blisko, ale daleko. Super się komuś brama otwiera. Prawie żeby zapieprzyć. Kamionka mała, kontynuuj. No może to jest kamionka. Spoko się jedzie, ale momentami odcina nogi. Podjazdy tak w dupę dają tutaj, że lepszy asfaltowy niż taki jakiś po lesie. Teraz troszkę takich ścieżek. No ale tak też być musi. Jak na Wiśle, krzaczurki pojechali za daleko chyba. Teraz tutaj. Troszkę widokowo. Mamy godzinę 8. Chciałem mieć 180. Mam 170, więc i tak jest dobrze. Do końca 6 dyszek. Czyli jakieś powiedzmy 3 godziny. No i co więcej, będziemy walczyć z lampką na nocnej, ostatniej prostej nocnej. No i będę ją trzymał w ręce, no. Więc te ostatnie, no powiedzmy ile, 40 km? A, jedziemy pod autą stroną. 40 kilka zrobię z lampką w ręce. I to jedziemy sobie takim lasem. Prosto już przez kilka kilometrów. I myślę nad tą lampką. Chciałem schować Garmina do sakwy na górę. Uchylić sobie takie okienko zrobić, ale niestety się to nie da, bo będzie mi się zamykać, więc pozostaje jechać z lampką w ręce.
jak najdłużej bez tej lampki chcę jechać. Już będzie tak ultra ciemno, to sobie ją założę, chyba że gdzieś po drodze będę jechał. Ale da się, bo nieraz jechałem z telefonem w ręce, z latarką i też się dało. Dlaczego się ma teraz nie dać? Ja wiem, że wy już nic nie widzicie i tak już będzie do końca, coraz gorzej. Dlatego tych ujęć będzie coraz mniej. Wiecie co zrobię? Zadzwonię do swojego mentora i pojadę kawałek. Może za jakieś 15 km mnie podciągnie. Trochę pogadam. Zawsze to inaczej. Więc się zatrzymuję, zakładam słuchawki, a my się gdzieś tam będziemy widzieć po drodze jeszcze. Ale mgiełka. Tu sobie stanę. Aż troszkę. Oby jak najdalej. Oby jak najdalej. Tak, na razie jest asfalt, ale zaraz skręcam w prawo. Jadę wzdłuż autostrady i teraz będę skręcał w prawo. Jak widać, albo nie widać, mamy Kraków i stopień wodny, latarka w ręce, no bo się złamał chwycik, ale dałem radę, nadgarstek mi okropnie boli, ale dało radę, słuchajcie. Jeszcze dyszka, nie zaparował obiektyw, nie. Dzięki. 2, 3, 3. Dzięki. Jest. Bosko.